Złota Praga zawsze piękna, ale nie zastygła w przeszłości, przeciwnie, wciąż rozwijająca się, czego dowodem było zbudowanie metra. Stolica kraju dobrze zarządzanego i nastawionego przede wszystkim na wygodę mieszkańców, na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Tak, bo we współczesnym świecie to nie żadne luksusy. Proporcjonalnie do potrzeb i możliwości rozwinięto przemysł ciężki oraz całą strukturę techniczno-komunikacyjną nowoczesnego państwa. Czechosłowacja leży na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych dróg. Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Czechosłowacji Miloš Jakeš złożył niedawno wizytę w Warszawie. Robocze spotkanie z Wojciechem Jaruzelskim. Zbieżność celów naszych reform dobrze służy przyjacielskiej współpracy sąsiadów i z pewnością ułatwi, jak głosi komunikat, rozwijanie wszystkich form kontaktów społecznych. Czy nie za wcześnie na trening? Ale przecież sławny ojciec też kiedyś musiał zacząć. W archiwum znaleźliśmy zdjęcia sprzed 6 lat, gdy Jerzy Kukuczka przygotowywał się na skałkach pod Ojcowem do kolejnej wyprawy w najwyższe góry. Ta magiczna liczba opanowała jego życie bez reszty. Poświęcił jej ostatnie 9 lat, zdobywając jako drugi na świecie po Włochu Reinholdzie Messnerze 14 8-kilometrowych szczytów. Odpoczywał w Istebnej, skąd pochodzą jego rodzice, gdy dotarła doń wiadomość, że z inicjatywy redakcji sportowej polskiej telewizji otrzymał w Calgary wraz z Messnerem honorowy srebrny medal Orderu Olimpijskiego za niezwykły wyczyn sportowy w dyscyplinie nieobjętej programem igrzysk. Zachowała się w magnetowidzie kaseta z wyprawy w Himalaje. Wysokie góry ciągną. Teraz w planach znowu Annapurna, dokładnie 8078 metrów. Wspinaczy nie należy pytać, czego tam szukają. Odpowiedzą, największy urok każdej wysokiej góry to właśnie to, że jest. Wydawałoby się oczywiste, że fabryka telewizorów nie zajmuje się niczym innym niż produkcją telewizorów, ale warszawskie zakłady są tu wyjątkiem. Taśma przeznaczona do montażu odbiornika kolorowego prawie pusta. Zlikwidowano pracę na drugiej zmianie. Odeszła połowa monterów. Najzwyczajniej stale brakuje kineskopów i podzespołów od 100 dostawców. Nie ma z czego składać aparatów. O przecież przed laty, gdy budowano Polkolor w Piasecznie, podsunięto nam do komentarza w Kronice na ten temat, że ho, ho, kineskopów będzie jak mrówków, jeszcze starczy na eksport. Teraz tylko na eksport starcza. Dla zabicia czasu pracownicy oglądają westerny. Kauboje nie mają kłopotów z częściami. Zapowiedzi znowu rewelacyjne, super i ekstra. A nie można normalnie? Zastanawiam się, z czego się bierze jakby ten moment taki, no zawsze przed premierą jest moment takiego niepokoju, ale wydaje się być większy niż normalnie, nie? Tylko, że rozumiesz, że ja cały czas mam takie uczucie, że za mało efektownie. A może właśnie tu jest cała siła w tym, wiesz? Do najniższy. O, do tego dajcie niebieskie. Łaskawie, to będzie... Andrzej Wajda przygotował dla Stołecznego Teatru Powszechnego nową inscenizację dramatu Augusta Strindberga Panna Julia.
Jak zawsze u Wajdy, dobra robota reżyserska ujawnia się również w szczegółach. Każ mi coś zrobić, a będę cię słuchać jak pies. Wolałbym, żeby zrobić, że ona wchodzi i mówi prawdę, że weszła i się pyta, co się tu stało, o co chodzi, nie? Tak, ale wiesz, ona już wie. Występują Krystyna Janda, Joanna Żółkowska, Mariusz Benoit. Odstąpisz mi na chwilę, Żana. To nie ode mnie zależy, ale skoro panienka taka łaskawa, to nie wypada, żeby Żan odmówił. Niech idzie tańczyć, niech podziękuję za zaszczyt. Powiem szczerze i proszę nie mieć do mnie o to urazy. Zastanawiam się, czy to rozsądnie, żeby panna Julia tańczyła dwa razy pod rząd z tym samym kawalerem. Scenografia Krystyny Zachwatowicz. Pójść spać. Spać? W noc świętojańską? Tak, tańczenie z hołotą mnie nie bawi. Takich dziecięcych wiosek jest już na świecie kilkaset. A tak żyje się w pierwszej polskiej w Biłgoraju. Osierocone i opuszczone dzieci wychowują się tu w grupach kilkuosobowych, korzystają z przedszkola, opieki lekarskiej i pedagogicznej. Koncepcja austriackiego entuzjasty profesora Gmeinera, twórcy międzynarodowego zrzeszenia SOS Wioski Dziecięce, była prosta. Wszystkie dzieci są nasze. W każdym z 15 domków gromadką dzieci opiekuje się przybrana matka, jak w rodzinie, w kręgu miłości i wzajemnego zaufania. W tej chwili nawet doszłam do wniosku, że ta rodzina, która jest 6 dzieci, to jeszcze jest za mała. Decyduje się nawet na chyba jeszcze 2. No jest to jakieś miejsce moje na tej ziemi, no chciałabym coś zrobić i komuś pomóc i uważam, że większość z nas właśnie przyszła tutaj po to, żeby i siebie odnaleźć i z siebie coś dać innym. Wspomnienie z innej epoki. Mieszkanie w starej dzielnicy Moskwy i znajoma podobizna człowieka, który spędził tu dużą część życia. Staroświeckie meble, mnóstwo szpargałów. Znakomity filmowiec radziecki Sergiusz Eisenstein nie był pedantem. W nieładzie gromadził tu bibeloty przywożone z podróży zagranicznych, podarunki przyjaciół, znających jego pasję kolekcjonowania rysunków, książek, fotografii wybitnych aktorów filmowych z własnoręcznymi dedykacjami. Dla kolejnych biografów wielkiego twórcy to bezcenne źródła informacji. Przypominamy popularny niegdyś zespół Skaldowie. Może ktoś na ten list czeka kilka lat. Dostanie go może dziś. Ludzie listy piszą. Ta piosenka zajmowała czołowe miejsce wśród dawnych hitów. Dziś słowa wiejskiego listonosza brzmią cokolwiek dwuznacznie. Czy można szczerze namawiać do pisania listów, gdy jeden znaczek kosztuje 20 zł? Nawet w małej wiosce listy szare, białe, kolorowe. Kapeluszkę pocztą zle. Tu kończą się medytacje wiejskiego listonosza.